Wino Polska w ostatnich tygodniach nie wykazuje się siłą, wręcz przeciwnie, po ostatnim pracowaniu 100 sekund, koniec marca, widać słabość popytu. Po kolei. Podwójny szczyt, koncepcja średnio czy wręcz długoterminowa, mogąca wskazywać na koniec hossy, odwrócenie trendu, obroty sprzyjające takiej koncepcji już są na wykresie. Jak na razie trzymał kanał wzrostowy, co nie oznacza, że ten stan będzie się utrzymywał nadal dzisiaj. Widać, że dzisiaj w ostatnim tygodniu, że bykom nie śpieszy się do powrotu na dolne ograniczenie tej formacji, co mogłoby oznaczać, że generowany jest sygnał sprzedaży długoterminowy. Ostatnie podbicie nie zahaczyło o kluczową strefę oporu. Ona jest wyznaczona między innymi w taki sposób. Nie udało się jej pobić, a dzisiaj 360,20, czyli tegoroczna podłoga, została przerwana. Kolejnym poziomem obrony w średnim terminie jest strefa 340 zł, czyli mniej więcej tam, gdzie przebiega ta średnia 200 tygodniowa. Ale o tym za chwilę. Kluczowo punkt 409,2 w tygodniowych cenach zamknięcia. No i case pod tytułem, problem pod tytułem, a co jeżeli wyjście z kanału, co jest obserwowane w tym momencie, jest wiarygodne? Gdzie szukać zasięgów? Z punktu widzenia geometrii, posiłkując się szerokością, rozpiętością takiej formacji, potencjalny zasięg wskazuje na taką ewentualność zejście w kierunku 450 zł, czy mniej więcej tam, gdzie znajduje się podłoga 2022. No i do tego dochodzi po drodze średnia 200 tygodniowa, ona nigdy nie była przerwana. A co, jeżeli tego typu scenariusz miałby tutaj wypalić? Widać, że ta średnia miała prawo zostać zaatakowana. Na wykresie dziennym można doszukać się negatywnego sygnału w oparciu o średnią 200 sesyjną. Ona została już przerwana. Zresztą to już się działo wielokrotnie w przeszłości. Najgłębsza przecena po takim sygnale miała miejsce na początku 2022 roku. Jakby się powtórzyła, no to wówczas tutaj niedźwiedzie miały otwarte drogą w stronę 327 zł. Czy jest to możliwe? No oczywiście teoretycznie jest. Bywały mniejsze cofnięcia, ale jest coś, co zasługuje na szczególną uwagę. Mianowicie kąt nachylenia średniej 200 sesyjnej, to, że opada takiego czasu, oraz rozpiętość, odległość obecnego poziomu cen akcji od średniej 200 sesyjnej jest największa w historii, co może wskazywać na ewidentną zmianę trendu na spadkowy. Dlatego też z punktu widzenia tego to wykresu, bez zamknięcia tygodnia powyżej 409,20, tak naprawdę sytuacja techniczna zaczęła sprzyjać niedźwiedziom.